Przede wszystkim wspaniałych dziewcząt, które tutaj pracowały. Ale to po cichu przed moją małżonką. Najbardziej mi będzie brak tych ludzi, naprawdę ludzi, którzy oddani byli sercem temu lotnisku, temu zakładowi pracy. No, siadajcie. Wzruszenie odbierali mowę. Tak miało być. Dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo mi jest. Serdecznie wszystkim dziękuję za tak wspaniałe pożegnanie, za te miłe lata. Może nie wszystkim. Czasami komuś tam zalazłem za skórę. No, darujcie, no ale taka jest praca. No. Krzysiu, a my ci dziękujemy za wspólne lata, zwłaszcza na jednej zmianie tyle lat, żeśmy ze sobą byli i od ciebie żeśmy się wiele nauczyli. Ty byłeś naszym guru, naszym przewodnikiem, który nas wprowadzał w Arkana, chociaż też już wielu z nas ma po 10 lat tutaj pracy, ale ty byłeś dla nas zawsze wzorem i za to ci dziękujemy. Jestem mentorem i wodzem. A zaczęło się od tego. Tak, jak w tym. Nie zawsze żeśmy się zgadzali, ale zawsze żeśmy się dogadywali. I później. Dziękuję jeszcze raz wam. Dziękujemy wszystkim. Służąc w lotnictwie morskim, jakoś przyszedłem na to lotnisko. I jak przyszedłem, tak utknąłem i tak mnie tu ujęło. Ta magia tych skrzydeł, tych lotów, że no cały czas spędziłem tutaj. A trzeba przyznać, że przecież na początku wcale te warunki płacy u nas nie były takie rewelacyjne. Byliśmy jednostką budżetową i dla ciekawości, i żeby było śmieszniej, podlegaliśmy pod Ministerstwo Transportu i Kolei. I byliśmy zatrudnieni na przykład na etatach dróżników, czy też właśnie zawiadowców stacji kolei wojskotorowych. No takie były anomalie. Byłem koordynatorem naziemnego ruchu lotniczego, później byłem kierownikiem zmiany koordynatorów, przeszedłem na Follow Me. W międzyczasie tutaj zrobiłem właśnie prawo jazdy naszej firmie i później na początku lat 80. bodajże chyba będąc na etacie kierownika zmiany koordynatorów, przeszedłem do pracy do dyżurnych portu, awansowano mnie i od 82 roku jestem jako dyżurny portu. Kiedy ja rozpoczynałem pracę, no to tych operacji było
stosunkowo może niedużo jeszcze, ale od 1974 roku właściwie systematycznie ruch zwiększał się. Też były takie piki, właściwie, gdzie zwiększały się liczby operacji lotniczych. Szczególnie był pik ten ranny, powiedzmy szczerze. Był taki nawet okres, że operacje na kraju, na porcie krajowym rozpoczynały się za 15:06, pierwszy rejs do Gdańska. Ten pik ranny właśnie był do godziny 10, tak mniej więcej, do godziny 10 rano. Później było lekka troszeczkę może zmniejszenie tego ruchu lotniczego, no i później zaczynało się od godziny właściwie 2, a największe takie natężenie to godzina 16:17. No, organizacja była taka, że właściwie koordynatorów na zmianie było dwóch na kraju i na zagranicy było trzech. W tym wchodził, w skład tej trójki wchodził kierowca Follow Me. Jak miał humor, to nas podwiózł, a jak nie miał humoru, to nie podwoził, więc różnie to było. Więc w większości się chodziło tutaj na piechotę początkowo. Później w miarę lat na kraju dostaliśmy składaki i jeździło się na składakach. Później dostaliśmy meleksy, eksploatowaliśmy również meleksy. Naturalnie to nie było tak, że samolot kolobował za meleksem, który był obsługiwany przez koordynatora. Nie, nie, w ten sposób nie. Tylko po prostu te środki transportu służyły po to, żeby dojechać na stanowisko i ze stanowiska w odpowiednich znakami, które nadaje koordynator, marszaler, ustawić samolot na stojące. Jednym z najpiękniejszych samolotów, które w tamtym czasie tutaj dane mi było widzieć i obsługiwać, to była Caravella. To był przepiękny samolot, wspaniały, no naprawdę charakterystyczny gang silnika, kiedy wchodził na obroty, no coś naprawdę przepięknego. I w ogóle samolot z pełną finezją. No ale oprócz Caravel lądowały tutaj takie samoloty jak 42, kiedy leciał na wystawę do Paryża. Nie pamiętam już dokładnie, który to rok był, ale lądował tutaj w Warszawie. Wylądował również ponaddźwiękowy samolot rosyjski, prawda? Więc mieliśmy tu ciekawe samoloty. Pierwsza katastrofa Iła, tutaj na podejściu 1.5. W tym dniu większość nas przyjechała do firmy z tego względu, że płacono u nas 13. No więc to, co się tutaj wtedy wydarzyło, to było wielkim szokiem dla nas. Druga katastrofa Iła w Kabatach. Miałem wtedy dyżur nocny z łączności telefonicznej odnośnie części Iła korespondowano tutaj z Moskwą. No tego rodzaju historie, prawda? To role. To za dużo i na wyraz powiedziane. Po prostu uczestniczyłem tutaj w epizodzie, w jednym z odcinków 07 z gością. No, musimy z pamięci, bo mamy napisane. Wiek emerytalny, oto jest dany. By realizować dotąd niespełnione plany. Więc nie ma na co czekać, drogi kolego. Tylko spełniać marzenia co do jednego. Brać wszystko, co jeszcze do wzięcia zostało. Póki posłuszeństwa nie odmawia wysłużone ciało. A po spełnionym dniu usiąść z Hanią w fotelach i odpocząć przy kominku w domu na modelach. Jej, ale... Panie zdarne rymy, spisaliśmy panie Krzysiu kochany, abyś nigdy nie zapomniał swej dyżurnej zmiany.